Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Clash Royale na moim kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o pewnego rodzaju przeciekach, do których doszło przy kwietniowej aktualizacji. Z tego co wiem, do plików systemowych gry zostały dodane dwie nowe karty. Pierwsza karta jest to karta Łotra. Z tego co możemy zaobserwować, jest to karta składająca się z trzech jednostek. Na pierwszym planie mamy dwie dziewczynki, wyglądem przypominające bandytkę, więc wydaje mi się, że to są dwie małe bandytki. A na drugim planie widać mężczyznę, który zapewne jest ich ojcem. Razem ta karta tworzy pewnego rodzaju grupę przestępców, tak mi się wydaje. Powyżej trzech osób to już jest zorganizowana grupa przestępcza, jak mówi prawo. 4 kwietnia Supercell na swojego Twittera dodał pewnego rodzaju wskazówkę. Jak widzimy, jest to automat do gumbalonowych, o który oparty jest drewniany miecz. Teraz może ta guma balonowa nam to skleić wszystko w spójną całość razem z tą kartą, ponieważ mała bandytka żuje gumę balonową, a z tyłu za nią stoi prawdopodobnie jej ojciec. I moja teza tego jest taka, że oni napadają sklepy z gumami balonowymi, bo córki bardzo lubią gumy balonowe. A jaka wasza jest teza? Napiszcie w komentarzu. Drugą kartą, którą wam przedstawię, jest to mały lawa golem. Jest to karta krzyżówka lawy i golema. Z tego co możemy zaobserwować z plików systemowych gry, ta karta będzie się toczyła, podskakiwała oraz na końcu prawdopodobnie wybuchała. Moim zdaniem jest to mega ciekawa karta, nie mam pojęcia ile będzie kosztowała eliksiru, jakie będzie miała moce, jakie będzie miała zastosowanie, czy to będzie karta tankująca, czy to karta wspomagająca, coś po prostu silniejszego od Fire Spirita, bo jak widzimy jej zachowaniem, ona bardzo mocno przypomina Fire Spirita. Moi drodzy, było na tyle z nowości dotyczących gry Clash Royale. W komentarzu pod tym filmem możecie podzielić się swoją opinią dotyczącą tych kart. Jestem mega ciekawy, jakie jest wasze zdanie. A teraz przejdźmy do openingu skrzynek. Moi drodzy, Nocna Furia przygotował nam naprawdę fajne skrzynki. Giant Chest, Legendary Chest, Magical Chest oraz jeszcze Clan Chest mu został zaległy do otwarcia. Super Clan Chest, 10 na 10 podkreślam. Zanim zaczniemy opening, sprawdźmy jak wygląda twoje konto. 2991 pucharków na chwilę obecną. Farel Team hashtag 2, super, super. 3017, największa ilość zdobytych pucharków. Jakim deckiem grasz? Spójrzmy sobie. Jest to Balon, Dragon, Minion, Horda na 10. Możesz podnieść ją na poziom 11. Elitarni, Barbariansi. No taki troszeczkę dziwny deck jak dla mnie. Sprawdźmy sobie jeszcze jakie masz karty. Ej, nie buy elixir, tylko buy rarity. Ho, kolego. Lawa widzę jest odblokowana, super. Log oraz graveyard. Reszty legend niestety nie masz, czyli będziesz się cieszył z każdej legendy, która zostanie nowa odblokowana. Dobra, robimy na początku Crown Chesta. Goldy, gemmy, elixir, bomber, skeleton barrel oraz inferno tower, nice. Golden Gold, Batsy, Knight, Barbarian Hut i Goblin Gang. Następna karta. Skrzynka, przepraszam. Gold, Muszkieterka, Dart Goblin, Barbarian oraz Bomber. No. Nie najgorzej, nie najgorzej. Przypominam, że będziemy szukali z pewnością epików Baby Dragona. Nie wiem, czy ten rage po prostu jest tylko po to, żeby balona sobie zrage'ować. Wiem, że na pewno będę zadowolony z Baby Dragona, no i z balonika. Lecimy. Questy. Magical Chest. Od razu z grubej rury. Giant będzie później. Gold. Archers. Minions. Arrow. Goblin Gang. Bomber i... Niestety nie będzie legendy. Szkoda. Mordeczko, szkoda. Sprawdźmy, jaka karta epicka. Gwardzy. No... Co mogę powiedzieć? Szkoda, że nie Baby Dragon albo Balon. Fireball 10 razy, ładnie, ładnie. Następny Gold, 20 koła. Golden Chest już masz odblokowany. Lecimy dalej. Co się dzieje? Co się dzieje dzisiaj? Pięknie.
Mega Minion Super Magical Chest, czyli niedługo na odcinku opening Super Magical Chesta z pewnością. 10 gemów. Canon Card, nowa karta epicka odblokowana, super. Lecimy dalej. Tutaj za zadanka, 4 karty, kolejne Battle Ram, coś ten Battle Ram dzisiaj dominuje na odcinku. Super Magical Chest, 75 na 500, nice. To teraz otwórzmy sobie Giant Chesta. Gold, Freeze, Knight, Goblin Gang 113, super. Goblin Gang najlepszy Common Card moim zdaniem. Oraz 49 Giantów, możesz podnieść na poziom 6, bardzo fajnie. To teraz, moi drodzy, co? Zaczynamy otwierać Clan Chesta. Dawno Clan Chesta na odcinku nie było. Barbarian Hut, Elitarni, Inferno Tower. No takie słabe karty się sypią, jest szansa na legendę moim zdaniem. Furnace, 100% legenda. Miało być 100% legenda, nie róbcie tak. 153 miniony i... Nie, nie wierzę, jak tak słabo. Nie, no szkoda, szkoda. Tutaj widzę, masz do rozdania epickie karty. Z pewnością Gwardcy rozdasz. No to co, moi drodzy, został nam opening tylko legendarnej skrzynki. Lecimy. Trzymam kciuki za nową kartę legendarną. Uwaga. Delog, super. Aha, na poziom drugi. Niestety to nie jest nowa karta odblokowana, ale jak będziesz grał Delogiem, to będziesz z pewnością zadowolony. Ja bym był zadowolony. Okej, no to teraz może zagramy arenkę na twoim koncie. Tylko ja sobie, wiesz co, stary, ułożę jakiś troszeczkę inny deck. Lawa, pompka, no może być ten deczek. Lecimy. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Hog Mountain. Nie przeczytam klanu, w jakim on się znajduje, a to jest Waich. Waich. Co? Standardowo, laweczka. Strzałki mamy, strzałki mamy, fireball mamy i pompkę mamy, no spoko. Dam jednak tutaj na chwilę obecną miniony. Chciałbym tą lawę bardziej jakoś... Aha, Egze nam się pojawił. Chciałbym tą lawę właśnie jakoś bardziej obronić. Dajmy tu Goblin Gang, dobrze, Wizardzik. Wizard bardzo mocno spuszował. Mogłem dosłać tego balonika, ale spokojnie, bardzo ładnie tutaj minion robi robotę. Mamy to po prostu już na fireballa. Oddam strzałki. Na razie nie będę zniszczył tej wieży do końca. I teraz róbmy sobie tak. O. Mega Knight. Mega Knight, to jest zaskoczenie dla mnie. Mega Knight na Wizardzie, tak? Fire Wizardzie. No dobra, dobrze, że mamy minion hordę w deku. I teraz co on zrobi? Okej, okay, Wizarda zagrał, spoko. Minion horda pęknie. I ja mam albo do oddania fireballa, albo wyjdziemy z lawką. Koniec, on przejdzie za most. Tak, wyjdziemy sobie z lawą na spokojnie. Teraz damy tutaj minionki. Temperance, zdąży mi spuszować wieżę? Aj, chyba jednak zdąży. Troszeczkę się przeliczyłem, myślałem, że mniej tego damage'a zada. Dobra, ale mamy już ładną kanapeczkę sklejoną. Kombo w miarę idzie. I teraz mamy fireballa takiego, o właśnie, defensywnego na exe. Pięknie. Do tego jak dośle Goblin Gang, no to może tutaj zrobić... A jednak pojawił się jeszcze na planszy log. Dobra, 1700. Dobrze, że jest pompeczka. Tutaj możemy dać kolejny eliksir kolektor, strzałka, pyk, cyk. 800 coś nabierze. Teraz wystarczy wyjść z lawą i balonem, ale on dał z pewnością właśnie Wizarda. I Mega Minion. Mega Knight, przepraszam, Mega Minion. Z pewnością tą wieżę stracę, bo ten Mega Knight ma duży właśnie damage podczas podskoku, podczas wyskoku. I ja bym chciał to zrobić na trójkę. Czy zdążę właśnie tego balona tak odciągnąć? Okej, 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 egze. Pięknie, baloniku, lecisz? No i mamy 3-0. Bardzo ładnie, fajna walka. Good game. Thumbs up. I good luck przede wszystkim. A, you well played jeszcze. Okej.
Także moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. Trzymajcie się, cześć!